Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej Nidy. Dzięki operatywności lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy wyremontowane zostały świetlice wiejskie w Chałupkach i w Brzezinach. Obie świetlice znajdują się w budynkach ochotniczych straży pożarnych. Realizacja projektów pozwoliła dostosować pomieszczenia do potrzeb lokalnej społeczności. W ramach prac przygotowawczych do remontu świetlicy w Brzezinach rozebrano drewniane podłogi i legare, zdjęto płytki ceramiczne z posadzek i rozebrano podłoże z betonu. Odbito także tynki wewnętrzne ze ścian, filarów i pilastrów. Wykuto również dwa otwory pod drzwi. Powstały przy pracach gruz został wywieziony. Prace remontowo-modernizacyjne objęły wykonanie posadzki z izolacją cieplną i ogrzewaniem podłogowym. Wymieniono okna i parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Zamontowano także dwie pary drzwi antywłamaniowych. Zostały położone nowe tynki, dwukrotnie pomalowano ściany i wykonano podwieszany sufit w korytarzu i sali głównej. Zostały wymienione okna, parapety, nowe drzwi. Malowanie, tynk żywiczny. Czy bez tych pieniędzy poradzilibyście sobie z remontem? Znaczy bez tych środków na pewno byśmy sobie nie poradzili, bo my nie jesteśmy instytucją dochodową. Tak, żeby podnieść standard wyposażenia świetlicy, musieli, to było niezbędne, żeby z niej korzystać. Znaczy tutaj mieliśmy wsparcie z Urzędu Gminy, który nas to też, wójt gminy, pan Marian Buraz nas tutaj wsparł, z czego zostały wykonane nowe sufity, oświetlenie, jak widać tu parkiet, nowa podłoga, centralne ogrzewanie, to tutaj było dołożone. Już fundusze sołeckie też w tym jeszcze były pozyskane z Rady Sołeckiej z Brzezin. No i oczywiście nasz wkład własny, tak samo, który musieliśmy posiadać. No i cały demontaż, wszystko robiliśmy sami, na własny koszt. Wkład tych ludzi, co to było tyle dni robione, to można naprawdę, to można połączyć tak, że gdzieś to był drugi koszt taki demontażu, tak, bo to trzeba było wszystko zdemontować do gołych murów. W ramach prac przygotowawczych do remontu świetlicy w Chałupkach rozebrano podłogi, drewniane legary, posadzki ceramiczne, a także odbito tynki wewnętrzne z zaprawy wapiennej na ścianach, wywieziono gruz i wykuto dwa otwory pod drzwi. Prace remontowo-budowlane objęły wykonanie posadzki, podwieszanego sufitu w korytarzu i sali głównej, wymianę czterech nieszczelnych okien na nowe oraz dwukrotne malowanie ścian. W miejscowości Chałupki istnieje świetlica wiejska, której opiekunem to jest Ochotnicza Straż Pożarna w Chałupkach. Świetlica ta nie była od dawna remontowana, ani też modernizowana, co przyczyniło się do pogorszenia jej stanu technicznego. Brak ogrzewania w sezonie zimowym spowodował przemarzanie ścian, odpadanie tynków na ścianach. Miejsce to było niechętnie odwiedzane przez miejscową ludność. W ramach projektu, jako wkład własny, wykonano prace przygotowawcze. Prace te wykonywane były przez druhów oraz mieszkańców. W sumie przepracowano 430 godzin, co obejmowało rozbiórkę drewnianych podłóg, rozbiórkę drewnianych legarów, rozbiórkę podłoża z płytek ceramicznych, rozbiórkę podłoża z betonu gruzowego, obicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki oraz wykonanie otworów w ścianach. W ramach projektu wykonano izolację cieplną, izolację przeciwwilgociową, podkład betonowy, ogrzewanie podłogowe, wykonanie podłoża z płytek ceramicznych, wymienienie nieszczelnych okien na nowe, dwukrotne malowanie ścian farbami, wykonanie sufitu podwieszanego, sala główna, wykonanie oświetlenia. Prace remontowe przeprowadzone dzięki dofinansowaniu pozyskanemu za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy umożliwiły ponowne udostępnienie pomieszczenia świetlicy na potrzeby lokalnej społeczności. Z pewnością przyczyni się to do pobudzenia aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Brzezin i Podwola oraz mieszkańców Chałupek.